połowę miasta znaleźliśmy to, czego szukaliśmy, czyli... Grządki i uprawy. Panie na lewo, panowie na prawo. No i tak to rozpoczynamy dzień od przesyłania filmu do internetu Snajpy. Tak, ponieważ znowu internet się zepsuł w hotelu w nocy niestety. I dlatego teraz spróbujemy coś wskórać, aby jak najszybciej wrócić do sieci film. I tymczasem jesteśmy w knajpie wegetariańskiej. Sprawdziłam, to jest knajpa wegetariańska, nie wegańska. Czyli w tej samej, w której już byliśmy dwa, może trzy razy. I ty, Mariusz, co zamówiłeś? Misia. Czyli jakaś taka sałatka z żółtym makaronem, z marchewką, z fasolką szparagową, kawałkami wędliny sojowej. Widzę, masz nawet ananasa, kalafior, paprykę. Posypane jest to prażoną cebulką i widzę, że tutaj są kawałki jakiegoś mięsa ala wołowego, ale to jest oczywiście sojowe. Natomiast ja... Jeszcze wywar jest do tego. A tak, przepraszam, wywar. A ja, wyobraźcie sobie, zamówiłam danie z hojanu, tylko że w wersji wegetariańskiej, czyli chao lao. I tak, nasze dania kosztują odpowiednio chyba 15 tysięcy Mariusza, czyli 2,50 i moje 20 tysięcy, czyli 3,40. Dzisiaj na śniadanie wyjątkowo wybraliśmy się pieszo. I słuchajcie, ja nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale przechodzenie po chodnikach w Wietnamie to jest taki tor z przeszkodami, bo wszędzie są jakieś progi, reklamy, motory. Nikt tutaj, można powiedzieć, za bardzo, znaczy nikt. Nie mogę generalizować, ale tak w zasadzie jest, że mało jest takich chodników, wiecie, gdzie można swobodnie przejść, bo cały czas jest coś postawione, zaparkowane pojazdy i tak dalej. Pogoda nam wspaniale dopisała i dlatego wybieramy się na wizytę do pani Buddowej. Pani Buddowa siedzi sobie w okolicach Da Nang, a właściwie na stoi. Na wzgórzu, ona chroni, to jest symbol Da Nang. Coś takiego jak Cristo Redempto w Rio de Janeiro, tak mamy w Da Nang panią Buddową. A nasza droga do pani Buddowej jest bardzo malownicza, widać tutaj Zatokę Da Nang. Pięknie. Thank you.
przejechaniu połowę miasta znaleźliśmy to, czego szukaliśmy, czyli... nasz obiad kym. Ryż z dodatkami. Od wybór do koloru. Ale co ty, Mariusz, wziąłeś? Boczek? Wiesz co, tak, ja mam tutaj jajeczko na górze. Do tego boczuś, wieprzowina. To wydaje mi się, że są jakieś tam bambusy. Tak, tak, będę bambusa, a to właśnie, nie wiem, jakaś pewnie cukinia, coś tam desen. A u ciebie? Ja mam wieprzowina, kurczaka, tofu, jajo, zestaw warzyw taki sam. Oczywiście do tego dostaliśmy wywar. Jemy, bo zgłodniliśmy. I to bardzo. A ostatni posiłek? Jest 13? 6 godzin temu, tak? Ojej, dawno temu. No jak? Nasze uzależnienie do deseru cze się pogłębia, powiększa. Tak, przejechaliśmy teraz 20 metrów i jesteśmy. Jesteśmy w tej samej miejscówce, w której byliśmy chyba 2 dni temu. Jak to nazwać w sumie? Słucham? Jak nazwać to miejscówkę? Deserownie. Tutaj dają desery. I znowu mamy warstwę fasoli w słodkim syropie. Gruba warstwa mleka kokosowego, to co tygryski lubią najbardziej. I tutaj, nie wiem czy to zauważycie, ale są kawałki kokosa suszonego, takiego słodkiego i orzeszki ziemne. Na wierzch lód. Kurde, no naprawdę, ta pozycja nas rozwala. Jest super, a w dodatku bardzo mało kosztuje, bo chyba 85 groszy za sztukę. A takie dobre. Takie dobre i mimo, że staramy się nie jeść słodyczy po obiadach, to no nie mogliśmy się po prostu oprzeć i jesteśmy tutaj i ścinamy. Akcja. Przejeżdżamy obok salonu spa. Jaki zachęcający widok. Billboard. Billboard. Piękny model. Piękne kamienie. Piękne kamienie, piękne ciało. No nie wiem jak was, ale nas odtrąca ten widok i chyba bym z tego spa nie skorzystała. Patrząc tylko na zdjęcie tego pana. Też dla nas no dość niebywała. Jesteśmy w centrum miasta, naprzeciwko diabelski młyn, który już wam pokazywaliśmy. Wszystkie mosty po kolei, a równocześnie tuż przy brzegu rzeki grządki i uprawy. Tu mamy kolendrę, tu mamy sałatę, tam jest seler naciowy. No słuchajcie, tutaj ludzie uprawiają pola, nazwijmy to, w centrum miasta i to nie jest w żaden sposób, jak widzicie, ogrodzone. Chcesz, możesz przyjść sobie zerwać. Ale nikt tego nie robi. Nikt tego nie robi. Dzisiaj mówiliśmy wam o tym, że na chodnikach są różne przeszkody w Wietnamie. Tak, to mnie po prostu rozbroiło. Tutaj jest grządka. Czy, no nie wiem, ogród zrobiony na chodniku. Ziemia wysypana. I no rosną jakieś roślinki. Propagandą wietnamską z Da Nang. Bardzo ładny w ogóle. Kolejny plakat, tym razem z wujkiem Ho. Mariusz robi zdjęcia młyńskiego koła, a ja tutaj podziwiam UFO. Powiedzieć panie na lewo, panowie na prawo.
jesteśmy na naszej kolacji. Zamówiliśmy zupę po, ale to jest, wiemy o tym doskonale, taka wariacja na temat zupy po. Nie szkodzi. Mamy ochotę na zupę. Będzie zupa. Jest to inna zupa po niż zwykle jadamy. Inna niż po, bo Hanoi. Tak. Przede wszystkim w tej zupie, zobaczcie, są kuleczki takiego mięsa wołowego. Tutaj jest co prawda wołowina surowa, która dochodzi w zupie. No i dla mnie wywar jest troszeczkę inny, mniej taki winny, ale never mind. Mariusz, uważaj. Jest gorąca, jest pyszna. Doprawimy ją odpowiednio i będzie jak ta lala. Szapreczki. Piełki fasoli. A było też pytanie, czy my nie mamy dosyć tego makaronu, bo stale jemy makaron ryżowy. No, tak się składa, że nie mamy dość. Słuchajcie, to jest taka, jakby to porównać do pasty włoskiej. Każdy rodzaj makaronu, jak dla mnie, smakuje inaczej i mała zmiana, nie wiem, w kształcie. No nie wiem, dla mnie te makarony włoskie inaczej smakują i mam identyczne odczucia, jeśli chodzi o makarony tutaj w Azji, bo one też są różnych kształtów. No ale... No chociażby te sławetne makarony z tej studni, z tej wody. Ze studni. Tak, ale wiesz, no takie jakie mamy zazwyczaj w zupach. Jedne są, to są grube rurki, inne cienkie rurki, te są płaskie. No, czasami dostajemy takie grubsze, a la dżdżownice. Naprawdę, jest i według mnie każdy makaron smakuje inaczej. No dobrze, dosyć o makaronach. To by było na tyle. Trzymajcie się gorąco. Pozdrawiamy Was serdecznie. To pa! No, fajnie. Są kobiety i mężczyźni. Pytanie o nas. Tutaj zdejmuje się buty i wchodzi się na bosaka. Pani nawet łapką machnęła, nie wiem.